Chciałbym opowiedzieć historyjkę. Zdarzyła się ona w wieku 12 lat. Właśnie podczas zawodów zakupiłem sobie nowe kąpielówki. Jak wiadomo, jest nowy sznurek. Niestety węzełek puścił, kąpielówki spadły do kolan i niestety wyścigu nie wygrałem, ale udało się go ukończyć. Inną zabawną historyjkę miałem również w wieku 12-13 lat. Były to kwalifikacje do Mistrzostw Polski. Na obiad zjadłem bardzo dużo frytek i hamburgerów. Później trzymało mnie to do samego startu, było mi bardzo niedobrze. Prosiłem trenera o to, żebym nie wycofał z wyścigu, jednak trener w jakiś sposób mnie przekonał. Chciał, żebym przepłynął. Mimo wszystko, no już przyjechałem na zawody, ciężko do tych zawodów trenowałem, więc chciał, żebym się sprawdził. Efekt był taki, że rekord życiowy poprawiłem o 7 sekund. Teraz widzę, że była to sytuacja, która tak naprawdę przybliża mnie do tego, że zacząłem pływać stylem motylkowym. Nie myślałem o rywalach, którzy pływali zdecydowanie szybciej ode mnie, tylko myślałem o tym, żeby jak najszybciej przepłynąć dystans z półdelfinem. I jak widać, no, przyniosło to dobry efekt. I wówczas już mentalnie byłem przygotowany na to, żeby właśnie myśleć o tym, jak przepłynąć ten wyścig, a nie skupiałem się na rywalach.